Witam w kolejnym krótkim odcinku. Dzisiaj na tapecie Onkyo Integra 8850. Wzmacniacz już zrobiony, przyszedł z usterką polegającą na tym, że nie załączały się przekaźniki. Kontrolka servo operation się świeciła, sprawdzając sygnał na wyjściu końcówki mocy. Mieliśmy dźwięk i usterka polegała na uszkodzeniu tranzystora Q853. Jest to tranzystor 2SA950. Dość zawodny model tranzystora. Najlepiej go zamienić na nieco mocniejszy tranzystor 2SA1013. Oprócz tego klasyka, czyli tact switch, wymiana dwóch przekaźników, tutaj wspomniany tranzystor. Zostały wyczyszczone selektory, przełącznik wyboru wyjść głośnikowych, ponieważ najpierw rozebrałem cały przód, a następnie zacząłem analizować schemat, które elementy mogą odpowiadać za taki stan rzeczy. Kanał lewy, kanał prawy, potencjometry w nie najgorszym stanie, jakieś tam symboliczne trzaski, ale jakby to nie było przedmiotem serwisu. Zostało zrobione to, co najważniejsze, czyli najważniejsze selektory, usunięta usterka, wymiana przekaźników, poprawione wszystkie zimne luty. I tak oto Onkyo Integra został uzdrowiony. Chciałbym jeszcze w tym filmie tylko wspomnieć o jednej małej rzeczy. Zdarzyło się kilka razy, że po serwisie dzwonili bądź pisali klienci, czasami rozgniewani, czasami po prostu z pytaniem, dlaczego urządzenia w środku nie zostały umyte bądź odkurzone. To ja od razu też na wizji chciałbym o tym wspomnieć. Nie prowadzę praktyk mycia i czyszczenia sprzętów w środku. Zresztą z zewnątrz również praktycznie ich nie czyszczę. Skupiam się na doprowadzeniu do ładu elektroniki i robię to najlepiej jak potrafię, natomiast nie zajmuję się częścią estetyczną. Tak więc jeśli jest jakiś tam powierzchniowy kurz w środku, to go zdmuchnę, odkurzę, ale jeśli urządzenie w środku jest upaćkane czymś, czy to jakiś tam nalot nikotynowy, czy coś się rozlało, raczej nie czyszczę takich rzeczy. Urządzenie po takim kompleksowym myciu musiałoby później stać u mnie tydzień i w efekcie czego w miesiącu zrobiłbym urządzeń, nie wiem, może ze dwa. Niestety moje pomieszczenie serwisowe jest dosyć małe, a muszę tutaj zmieścić dwa stanowiska, część pudeł, które i tak zresztą stoją w całym mieszkaniu, i w kuchni, i w przedpokoju, i w drugim pokoju, tak więc miejsca jest naprawdę mało. Dobra, to by było na tyle, jeśli chodzi o Onkyo. Dzień kolejny, Yamaha CDX1120. Ten sprzęt przeleżał u mnie kupę lat. Stali widzowie może pamiętają, kiedyś robiłem taki zestaw Yamaha C4, M4 i tuner chyba był T2. Sprzęt ten przechodził pełną renowację elektroniczną i mechaniczną, łącznie z odnowieniem paneli frontowych, i trzeba było się w końcu zabrać za kompakt. Wymienione dwa paski, 54 elektrolity, moc lasera po czyszczeniu 175 mW, poziom sygnału 3,3 V. Niestety dość wysoki poziom błędu jittera, wynoszący 10%, ale w tych starszych odtwarzaczy Yamaha to jest raczej standard. Niestety nie jest to poziom Sony czy Akufejsa. Sprzęcik działa idealnie. Muszę jeszcze podłączyć gniazdko IEC, wkręcić jedną śrubkę od transformatora, ale ogólnie sprzęt pracuje idealnie.
w mgnieniu oka, że tak powiem. I kolejny temat na tapecie, któremu niestety po diagnostyce nie wróżę świetlanej przyszłości, to Sony CDPX779S. Sprzęt trafił do mnie z Holandii, niestety jakiś grzebaka tam już był. Sprzęt zachowuje się w następujący sposób. Po włączeniu i odczekaniu kilku sekund. I teraz na przykład nie dzieje się za bardzo nic. Ale najczęściej dochodzi do takiej sytuacji, że karetka odjeżdża nam maksymalnie do skrajnej pozycji i kolimator zostaje wypchnięty do samej góry. Grzeją się od spodu dwa drivery. Oczywiście płytka sterowania pełna śladów wycieków. Te wycieki naprawiłem, ale i ścieżki również, ale nie przyniosło to rezultatu. Prawdopodobnie uszkodzony jest procesor sygnałowy, ponieważ odłączenie, odlutowanie driverów sterowania cewek oraz cewek fokusa i trackingu oraz cewki śledzenia to sygnał wychodzący z mikroprocesora jest na pełnym wysterowaniu. Aby potwierdzić swoją diagnozę, pokusiłem się o podmianę tych driverów na inne, bo to są akurat popularne układy i niestety sytuacja nie uległa poprawie. Laser oczywiście też nie świeci, jest delikatnie naderwana taśma, ale w miejscu, w którym na chwilę obecną w niczym to nie przeszkadza, ale nie ma możliwości sprawdzenia, czy ten laser w ogóle żyje. Tak więc albo trzeba szukać dawcy w postaci 559, albo spisać go na straty.